Kapitan zespołu gości Mateusz Lisowski. Dużo zdrowia kosztowało to spotkanie z rekordzistami? No na pewno, tak. Można powiedzieć, że dzisiaj biegaliśmy za piłką przez większość meczu, a takie mecze nie należą do najprzyjemniejszych. No już pod koniec postanowiliśmy po prostu to potraktować tak jako jednostkę taką, żeby właśnie wybiegać gdzieś ten mecz, dać siebie wszystko. Ale no jeszcze dużo nam brakuje do takiego zespołu jak Rekord. Ale masz świadomość, Mateusz, że to nie było optimum formy rekordzistów? No to na pewno, tak. To Rekord, można powiedzieć, dopiero się rozkręca. Na jaki wynik liczyliście wyjeżdżając z Białegostoku? Nie nastawialiśmy się na jakiś wynik, czy my tu dostaniemy 10 bramek, 2 bramki. Po prostu chcieliśmy zagrać jak najlepszy mecz. No ale jak popełniamy, no można powiedzieć, takie głupie błędy, no to taki zespół jak Rekord wykorzystuje to. A do 25-6 minuty wyglądało to całkiem przyzwoicie. No tak, no rozmawialiśmy w szatni przed meczem, że każdy po meczu musi spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, dałem się 100%, zrobiłem wszystko, żeby dać drużynie jak najwięcej. No i myślę, że przez większość meczu tak to wyglądało, że zasuwaliśmy jeden za drugiego. Trenerze, przerwa na kadrę zrobiła swoje. To nie był wybitny występ rekordzistów. Nie, może to nie był wybitny. No, drużyna się dosyć głęboko cofnęła i byliśmy skazani na atak pozycyjny, a wiemy, że Białystok gdzieś tam jest, wygląda dobrze fizycznie, gdzieś dobrze piłkarsko i na pewno w tych pojedynkach indywidualnych nie było łatwo. No, fakt, że stworzyliśmy mnóstwo sytuacji, może zabrakło trochę tempa gry i finalizacji tych sytuacji, ale ogólnie rzecz biorąc, z wyniku trzeba być zadowolonym. Z jakości gry średnio, z tempa też średnio, ale też nie można narzekać po wygraniu 8-2. Nie sposób nie podnieść kwestii personalnych, mianowicie nie wystąpił w ogóle w tym spotkaniu Honza Janowski, natomiast po Pawle Bubniaku widać jeszcze pamiątkę przywiezioną z Lubawy, tak to określę. No tak, pewnie tak, choć też tam trochę jakości dawał, więc tutaj też nie ma co się aż tak czepiać. Nie, no jesteśmy po takim trudnym okresie, gdzieś kadrowicze zaliczyli kilka występów. Ta przerwa, gdzieś tam w tej przerwie nie byliśmy razem, przepracowaliśmy w zasadzie w jednym treningu przed tym meczem, więc tak jak mówię, to był taki trudny okres dla nas. Najważniejsze, że wygrywamy i wygrywamy wysoko. Rokowania przed wyjazdem do Wielkopolski? No, trudny mecz, tam gdzieś tam w Kniewach zawsze nam się trudno gra, choć ostatnio tam regularnie wygrywamy, ale rokowania, no nie mogę inaczej rokować jak to, że przywieziemy z Kniew 3 punkty i na pewno postaram się tego meczu jak najlepiej przygotować. Mam nadzieję, że już wszyscy będziemy mogli zagrać z Honzą Janowskim na czele. Grający szkoleniowiec zespołu gości Adrian Citko, z jakimi nadziejami jechaliście ze stolicy Podlasia? No, rozegrać dobry mecz, bo no tak jak mówiłem chłopakom, że czeka nas bardzo ciężki mecz, że to tylko cud nam tak da zwycięstwo, bo Rekord jest bezapelacyjnie najlepszą drużyną w naszej lidze. No byśmy musieli się wznieść na wyżyny umiejętności, tak, i wszystko by musiało nam siedzieć, żeby to wygrać, bo no tu będzie ciężko komukolwiek wygrać. Rekord, no naprawdę, no my póki mieliśmy siły i umiejętności, staraliśmy się walczyć, ale no to jest za mało. Jednakowoż z ławki, z okolic ławki rezerwowych Słonecznego Stoku dobiegały takie odgłosy, takie frazy, jakbyście tu chcieli przynajmniej jeden punkt wywieźć ze startowej. Nie no, można tak przegrać mecz, ale po walce i żyjąc, a nie siedząc tak i głowy spuszczone w dole, także akurat mnie cieszy postawa drużyny, że każdy żył, chciał, walczył tu tak, ile miał sił, no ale zabrakło nam, trzeba powiedzieć, umiejętności, tak, bo no, Rekord, no to kosmiczny poziom, tak, na nasz poziom, bo grają typowy futsal, no my jeszcze tego się uczymy cały czas, tak, gdzieś tam nowy chłopcy z boiska i staramy się właśnie, dla nich to jest dobra lekcja, bo no lepszej nie ma, tak, w tym nic. Czyli rozumiem, założeniem dla Białostoczan jest odbierać punkty tym, którzy znajdą się na tej samej lub może ciut wyższej półce. No tak, no my musimy jakby wygrywać mecze z tymi drużynami, które mamy obok tabeli, tak, a nie, no wiadomo, na Rekordzie to nie dadzą nam 9 punktów, tak, to są te same 3 punkty, co z Gwiazdą i z Chojnicami. No właśnie, ja mówiłem, że tutaj mecz na Rekordzie to taki przetarcie, bo najważniejszy mecz teraz przed nami, jeszcze Klirek z Toruń i Katowice, no i tam gdzieś poszukamy punktów tutaj, no chcieliśmy tak wyjść, podjąć rękawice, no ale zabrakło nam sił i umiejętności, no. Pomalutku, po cichutku Łukasz Biel zbiera swoje minuty w tym sezonie i bramki. Jak oceniłbyś swój występ, to na początek w dzisiejszym spotkaniu ze Słonecznym Stokiem Białystok? No na pewno długo wyczekiwane minuty.
Dzisiaj jest gdzieś 9,5 miesiąca od momentu urazu w Lesznie. Gdzieś tam powoli trener Andrzej Szłapa mnie wprowadza do zespołu. To dostaje 20 minut, to 10, to 15. Staram się to oddać na parkiecie, czy to podaniami, czy bramkami. Gdzieś tam czekam na swoją pełną szansę. Mam nadzieję, że na treningach gdzieś tam to pracuję. Natomiast przez większą część czasu spędzoną na ławce rezerwowych przyglądałeś się zmaganiom rekordzistów z Białostoczanami. Jak to z tej perspektywy wyglądało? No na pewno ciężki mecz był. W pierwszej połowie prowadziliśmy tylko i wyłącznie 2-0. Bardzo fajnie bronił ten młody bramkarz w zespole z Białegostoku. Dopiero się rozkręciliśmy w drugiej połowie. Myślę, że trochę brakło sił chłopakom z Białegostoku. Gdzieś tam rozpędziła się nasza karuzela, no i skończyło się 8-2. Trudny grudzień przed Wami, bo tylko przed świętami rozegracie jeszcze 3 spotkania. W Gniewach, u siebie z Gattą. Gościć będziecie drużynę z Leszna. No na pewno trudny, ale chcielibyśmy go zakończyć kompletem zwycięstw. 4 mecze w grudniu, 4 zwycięstwa. Wtedy nasza sytuacja byłaby już bardzo komfortowa, bo bodaj mielibyśmy około 10 punktów przewagi nad drugim zespołem. To by było takim fajnym zwiększeniem tej rundy i przystąpilibyśmy z fajnej pozycji do styczniowych zmagań. Dziękuję bardzo. Dziękuję.